Witajcie, kochani. Na dzisiaj wybrałem taki oto temat. Chodzi o to, że na świecie istnieje kilka tysięcy religii. Ale przecież oprócz ludzi religijnych są jeszcze ateiści, agnostycy i im podobni. I wielu z Was zadaje sobie pytanie: co stanie się z tymi ludźmi po śmierci? Co Bóg uczyni na sądzie ostatecznym z ludźmi, którzy za życia nie uznali Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela? Są różne poglądy na ten temat. Jednym z tych poglądów jest tak zwany uniwersalizm. Uniwersalizm twierdzi, że wszyscy ludzie, wszyscy bez wyjątku, bez względu na wyznawaną przez siebie religię czy światopogląd, wszyscy ludzie zostaną z całą pewnością zbawieni. I pogląd ten w części wyznaje Kościół katolicki, natomiast w całości. Jeden z kaznodziejów Kościoła katolickiego, ksiądz Adam Szustak. Bardzo znana postać. Być może wielu z Was miało okazję go posłuchać w internecie. I chciałbym, abyśmy dzisiaj posłuchali argumentów księdza Adama Szustaka, a następnie otworzyli Pismo Święte i sprawdzili, czy Jezus faktycznie nauczał właśnie tak, jak będzie twierdził ksiądz Adam Szustak. Ale nie przedłużajmy tego wstępu. Przejdźmy do pierwszej wypowiedzi księdza szóstaka. W tym rozdziale jest napisane, że Kościół, lud Boży, składa się z kilku kręgów. I wszystkie te kręgi są Kościołem. Jakie to są kręgi? Otóż Słowo Watykański II naucza, że. Podstawowym, pierwszym, najbardziej wewnętrznym kręgiem Kościoła jest Kościół Rzymskokatolicki, który, że tak powiem, jest najbliższy prawdy. Ja się nigdy nie ośmielę powiedzieć, że Kościół posiada pełnię prawdy, dlatego że żaden człowiek na świecie nie jest w stanie posiadać pełni prawdy, dlatego że prawda o Panu Bogu nas wszystkich przerasta, ale Kościół Rzymskokatolicki jest w środku, jest najbliżej, jest najpełniejszy tej prawdy, ma wszystko co potrzebne do zbawienia. Oprócz tego są pozostałe kręgi. Drugi krąg, to jest krąg, który sobór watykański II nazywa kręgiem, że tak powiem, chrześcijan. Czyli chodzi o wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa, niekoniecznie zgadzają się z Kościołem katolickim, mają różne inne dogmaty, albo nie przyjmują różnych praw. To są na przykład nasi bracia prawosławni, albo wszyscy nasi bracia protestanci. Czyli wszyscy ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że to nie człowiek tylko, tylko że to Bóg, czyli uznają Syna Bożego. Trzeci krąg kościoła to jest krąg wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. Już niekoniecznie wierzą w Chrystusa, tylko wierzą, że istnieje Bóg. Tam, jakby najbliżej w tym kręgu, są nam nasi bracia Żydzi, czyli naród pierwszego, pierwotnego wybrania. Zaraz potem są muzułmanie, którzy też wierzą w jednego Boga, i wszystkie inne religie monoteistyczne, ale też wszystkie religie politeistyczne czyli wszystkie te religie, które w różny sposób sobie wyobrażają Pana Boga, ale wierzą w istnienie Boga. I wreszcie jest czwarty krąg. To są wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w Boga, czyli ateiści, agnostycy itd., ale którzy, że tak powiem, szukają dobra, czyli kierują się dobrem, chcą czynić dobro, a unikać zła. I Kościół w swoim nauczaniu mówi, że Kościołem są wszystkie te kręgi. Uwaga, poza Kościołem nie ma zbawienia. Czyli rzeczywiście, jeżeli ktoś jest poza tym ostatnim kręgiem, czyli poszukuje tylko i wyłącznie zła i będzie szukał w swoim życiu tylko i wyłącznie zła, tak, ktoś taki jest poza kościołem i rzeczywiście może być mu trudno się zbawić. Ale wszyscy inni, również te ostatnie kręgi, uwaga, według kościoła są kościołem. Ja wiem, że niektórzy mogą się obrazić, dlaczego mnie na siłę wciągacie do kościoła. Nie, nie wciągamy. Tylko tak Kościół pojmuje sam siebie. I ja uważam, że to jest ekstra, że Kościół w taki sposób określa to, kim jest. I oczywiście, moi drodzy, pewnie, że byłoby fajnie, ja bym się strasznie cieszył, żeby ktoś z ostatniego kręgu przyszedł do pierwszego kręgu, pewnie, że tak. Ale Kościół mówi, wszędzie w tych kręgach jest Kościół, czyli jest możliwe zbawienie. I to jest pierwsza rzecz, taka, że tak powiem, oficjalno-doktrynalno-kościelna. A więc ksiądz Adam Szustak powtarza za Soborem Watykańskim II, że do Kościoła Pana Jezusa, przynależą również muzułmanie, przynależą szamani afrykańscy, a nawet przynależą ateiści, którzy zaprzeczają, że Bóg istnieje. I wszyscy ci ludzie mają szansę na to, aby, aby się zbawić. Na zbawienie nie mają szansy, albo raczej jest, będzie im bardzo trudno się zbawić, tylko ci, Którzy przez całe swoje życie poszukiwali wyłącznie zła. Ale jeżeli ktoś przez całe swoje życie, no może i poszukiwał zła, ale poszukiwał również trochę dobra, to bez względu na to, jaką religię wyznawał, czy był wierzący, czy niewierzący, czy przyjął Jezusa, czy go odrzucił, ten człowiek w dalszym ciągu jest częścią kościoła chrześcijańskiego, jest częścią kościoła Pana Jezusa. I ma możliwość zbawienia. To mówi ksiądz Adam Szustak, a teraz zobaczmy, co mówi Pismo Święte. Zaczniemy od Dziejów Apostolskich. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich jest opisana bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie święty Piotr uzdrowił jedną osobę i oczywiście od razu zrobiło się zbiegowisko, i kiedy ludzie zgromadzili się wokół niego. Powiedział do nich takie ciekawe słowa. Pozwólcie, że wam te słowa przeczytam. To wiedzcie, wy i wszyscy Izraelici, że stało się to w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście. Bóg wskrzesił go z martwych. To dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was, budowniczych ale właśnie on stał się kamieniem węgielnym i teraz najważniejszy fragment tylko dzięki niemu można być zbawionym bo nie dano ludziom żadnego im, innego imienia pod niebem w którym możemy być zbawieni o jakim imieniu jest tutaj mowa oczywiście jest tutaj mowa o imieniu Jezus tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy być zbawieni dlatego że nie dano Innego imienia, w którym moglibyśmy tego zbawienia dostąpić. To jest pierwszy bardzo ważny fragment, który podkreśla, że zbawienie jest tylko w Jezusie. Ale zobaczmy, co Jezus mówi sam o sobie. I taka wypowiedź jest zamieszczona w Ewangelii według Jana w XIV rozdziale. Jezus tam powiedział tak: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. A więc nie tylko ludzie niewierzący w Boga są wyłączeni po, poza nawias zbawienia. Ale nawet ci, którzy wierzą w, jak, w jakiegoś osobowego Boga, mówią, przecież Bóg jest jeden. Cóż to za różnica, jakie On ma imię. Ale tutaj jest napisane, że droga do Boga jest tylko jedna. I ta droga prowadzi. Przez Jezusa, bo Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne stwierdzenie. No dobrze, ale teraz posłuchajmy kolejnej wypowiedzi księdza Szustaka. Ja mam takie przekonanie i powiem to bardzo otwarcie, że głęboko wierzę nie wiem tego oczywiście, ale głęboko wierzę i mam taką nadzieję, że wszyscy będą zbawieni wszyscy. Absolutnie wszyscy. Myślę, że tej wypowiedzi nie trzeba jakoś dodatkowo komentować, jest całkowicie klarowna, jasna, więc od razu możemy przejść do Pisma Świętego i zobaczyć, co tam jest napisane na ten temat. W Ewangelii Mateusza czytamy słowa Pana Jezusa. Powiedział w ten sposób: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby. I liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują. Myślę, że te słowa również nie wymagają nadmiernego komentarza. Przysłuchajmy się kolejnej wypowiedzi księdza Adama Szustaka. Bierzesz się dla mnie z takiej prostej rzeczy, że jak nauczę Kościół. W momencie śmierci, kiedy się dokona sąd, to sąd będzie polegał na tym, że zobaczymy Boga twarzą w twarz i zobaczymy całą prawdę. Zobaczymy całą prawdę o Bogu, zobaczymy całą prawdę o nas, zobaczymy całą prawdę o dobru i o złu, zobaczymy wszystko, czegośmy się dopuścili złego i dobrego. Że tak powiem, nie będzie już oszustw, nie będzie zakłamań, nie będziemy, że tak powiem, żyli w jakiejkolwiek nieprawdzie, tylko zobaczymy naprawdę, szczególnie to mnie interesuje, jaki jest Bóg. Zobaczymy, jaki jest dobry, jaki jest piękny i jaki jest cudowny. I tam na tym sądzie Pan Bóg nas zapyta bardzo prosto. Słuchaj, czy teraz, kiedy widzisz całą prawdę, może przez całe życie bardzo błądziłeś, ale teraz widzisz, jak jest naprawdę. Kiedy widzisz mnie, to chciałbyś ze mną być na zawsze i na wieki, czy też chciałbyś nie być ze mną, czyli chciałbyś pójść do piekła? Jeżeli człowiek powie, chciałbym być z tobą, to Pan Bóg mu to umożliwi tak. Bardzo możliwe, że będzie potrzebny czyścieć, i to może nawet długi. Ja tam prawdopodobnie będę z 8 miliardów lat, zanim stamtąd wyjdę. Ale jeśli tylko ktoś będzie chciał, widząc prawdę, to będzie z Bogiem. I w co wierzę? Wierzę głęboko, że każdy człowiek, chociaż miałby, nie wiem, jak zatwardziałe serce, jak strasznie zamknięte, to kiedy zobaczy Boga i zobaczy Jego dobroć i piękność, to mu się nie oprze. No, zobaczyliśmy, a raczej wysłuchaliśmy, w jaki sposób będzie wyglądał Sąd Ostateczny według księdza Adama Szustaka. A teraz przejdźmy do Ewangelii i zobaczmy, jak Jezus relacjonuje Przebieg sądu ostatecznego. Według księdza szóstaka Bóg na sądzie ostatecznym powie do człowieka takie słowa. Słuchaj, teraz już wiesz, jak to jest naprawdę, teraz już widzisz, jak, jaki jestem wspaniały, więc wybieraj, czy chcesz pójść do nieba, czy chcesz pójść do piekła. Natomiast pan Jezus relacjonuje sąd ostateczny zupełnie inaczej. Jezus mówi, że ojciec wypowie do ludzi zupełnie inne słowa. I posłuchajcie, jakie to są słowa, bo one są zapisane w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale. Następnie powie do tych po lewej stronie. Odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który przygotowano diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi. A nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie zatroszczyliście się o mnie. Przyznacie, że ta relacja różni się diametralnie od tego, co mówił ojciec szóstak. I teraz stoimy przed taką decyzją, komu uwierzymy? Czy uwierzymy Księdzu Szóstakowi, czy uwierzymy raczej Panu Jezusowi? Decyzja należy do nas. Ale na zakończenie chciałbym wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz. Mianowicie chciałbym wam zwrócić uwagę na to co się wydarzyło przed aresztowaniem Pana Jezusa. Mianowicie Pan Jezus przed swoją śmiercią poszedł do ogrodu Getsemani i tam się modlił. I Pismo Święte mówi, że w czasie tej modlitwy zaczął drżeć i odczuwać lęk. To znaczy bał się tego co go ma spotkać, bał się tortur Bał się bólu, bał się cierpienia, bał się wreszcie śmierci. I modlił się do swojego ojca, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I Ewangelia według Marka przytacza słowa tej modlitwy. Jezus mówił wtedy: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. To znaczy, dla ciebie możliwe jest, żeby ustanowić jakiś inny sposób zbawienia ludzi. Dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ten kielich ode mnie. A więc Jezus mo modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęło go to wszystko. Ale Bóg w swojej mądrości uznał, że nie ma żadnego innego sposobu na zbawienie ludzi, jak tylko wylanie swojego gniewu i zesłanie kary. Na swojego ukochanego syna. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że wielu z Was być może myśli tak. Uniwersalizm może jest taką nauką, która nie jest do końca zgodna z Pismem Świętym, ale w gruncie rzeczy ludzie, którzy wyznają tę naukę, którzy wierzą, że wszyscy ludzie będą zbawieni, to są tacy poczciwi ludzie o gołębim sercu. Może oni coś tam nie wierzą do końca tak, jak jest w Biblii, ale ta, ten ich błąd wynika nie ze złej woli, tylko raczej wynika z jakiegoś takiego sentymentalizmu. A tu się okazuje, że ktoś, kto wierzy w to, że są jakieś inne drogi do zbawienia dla ludzi, tak naprawdę jest szydercą. Kpi sobie. Z tego, że Jezus drżał i odczuwał lęk, że błagał swojego Ojca, aby odsunął od niego tę mękę. Kpi sobie, wyśmiewa się z tego i mówi: Po co ten Jezus cierpiał? Jaki on był głupi w ogóle? Przecież jest tyle religii, jest tyle dróg, jest tyle możliwości na zbawienie. Po co komu ta śmierć była? Moi drodzy, ja wiem, że to może zabrzmi trochę brutalnie. Ale to, co powiem, wypływa z głębi mojego serca. Ktoś, kto twierdzi, że można się zbawić poza krzyżem Chrystusa, tak naprawdę wyciera sobie swoje buciory o rany Pana Jezusa. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy przyjąć Jezusa, czy go odrzucić, to wiedz to na pewno. Że Bóg nie przewidział żadnej innej drogi dla ciebie, jak tylko droga przez Jezusa Chrystusa. Możesz przyjść do Ojca, możesz się zbawić. Bóg może przebaczyć wszystkie twoje winy, On czeka na ciebie z otwartymi ramionami, ale możesz to zrobić tylko za swojego życia, możesz to zrobić tylko przed śmiercią i możesz to zrobić tylko poprzez wiarę. W mękę Pana Jezusa Chrystusa i w jego zmartwychwstanie. To wszystko na dzisiaj, ale chciałbym was jeszcze zaprosić, abyście zajrzeli na naszą stronę internetową www.j1213.org. Tam znajdziecie bardzo wiele materiałów, dzięki którym możecie lepiej poznawać Pismo Święte, a zwłaszcza chciałbym wam polecić podcast biblijny, który jest coraz bardziej popularny w Polsce. Jeżeli chcielibyście co około dwa tygodnie dostawać na swoją skrzynkę mailową takie powiadomienie o kolejnym odcinku tego podcastu, to wejdźcie na tę stronę, kliknijcie zakładkę podcast i zostawcie do siebie adres mailowy. To wszystko, dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia.